Dzień dobry. Witam Państwa w nowym programie pod nazwą Kompas. Nazwa pochodzi z zestawienia dwóch słów. Komentarz pastora. Tak, jestem pastorem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Więcej będziecie mogli Państwo przeczytać na mój temat i temat programu na naszej stronie internetowej. Będziemy chcieli się spotykać z Państwem, ja osobiście, z moimi współpracownikami, którzy będą obrabiali te filmy, mniej więcej co tydzień, omawiając na bieżąco z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy duszpasterskiej, biblijnej, bieżące wydarzenia, czy to w Polsce, czy na świecie. Takim dzisiejszym wydarzeniem, na które będę chciał zwrócić Państwu uwagę, nagrywam ten swój pierwszy program w niedzielę, 12 września, jest beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ten zmarły w 81 roku, prymas tysiąclecia, jak go się nazywa, uchodzi za obrońcę praw człowieka, uchodzi za obrońcę wiary katolickiej, obrońcę polskości, uchodzi za wielkiego patriotę. Znany jest szeroko z tego, że w 53 roku został internowany przez władze komunistyczne. Zresztą te internowania dotyczyły nie tylko kardynała Wyszyńskiego, ale też wielu innych duchownych, nawet różnych kościołów mniejszościowych, którzy byli aresztowani i spędzili w tamtych czasach kilka lat w więzieniu. Wszystko to było podyktowane pewną walką ideologiczną, którą komuniści toczyli, władze komunistyczne, ze wszystkimi kościołami i religiami, dążąc do ich podporządkowania. Dzisiejsza uroczystość to beatyfikacja księdza kardynała, czyli w takim rozumieniu katolickim, chociaż tu muszę zaznaczyć, że moje komentarze nie będą dotyczyły w ogóle na bieżąco życia katolickiego, choć będą pewnie jego dotykały, bo jest ważną częścią życia społecznego w Polsce, ale będą dotykały szeregu różnych zagadnień, które w danym momencie wydaje się będą najważniejsze. Beatyfikacja w Kościele katolickim to cały proces i jest on, beatyfikacja, tutaj oznacza uznanie go za świętego, w tym momencie kardynała Wyszyńskiego, w Kościele lokalnym, czyli polskim Kościele katolickim. Jeśli kiedyś dojdzie do kanonizacji, będzie to rozciągnięcie tego kultu na cały katolicki świat. W tym procesie beatyfikacyjnym ciekawostką jest to, że jednemu z urzędników kościelnych nadaje się funkcję tak zwanego adwokatu z diaboli. I gdy inni przytaczają w trakcie tego procesu i przypominają różne walory zmarłego, które mają świadczyć o jego świętości za życia, o tyle adwokatu z diaboli, czyli adwokat diabła, dla pewnego obiektywizmu ma przytaczać kontrargumenty świadczące o nieświętości. Tak na marginesie, bardzo mnie interesuje, co ten adwokatus diaboli znalazł na kardynała Wyszyńskiego. Ale gdyby mnie zapytano o to, to ja bym przypomniał tylko jedną rzecz. A mianowicie przemówienie kardynała Wyszyńskiego do alumnów Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, przemówienie z roku 53, które zostało opublikowane 3 lata później, 57, które zostało opublikowane 3 lata później w Ateneum Kapłańskim i ja sobie nawet kiedyś dla własnej dokumentacji znalazłem ten egzemplarz Ateneum Kapłańskiego i ten artykuł ku kapłaństwu, będący przemówieniem do tych świeżo powołanych na duchownych absolwentów tego seminarium. I zacytuję tylko dwa fragmenty z tego przemówienia, które moim zdaniem, nie odbierając mu walorów człowieczeństwa, walorów bycia naprawdę wielkim i ważnym człowiekiem, jednak te święte walory podważa. Czytam. Otrzymaliście w tej chwili straszliwą władzę. Jest to władza nie tylko nad szatanami, nie tylko nad sakramentalnymi znakami, ale przede wszystkim nad samym Bogiem. Jesteście przecież spirituales imperatores i jako tacy macie władzę rozkazywać nawet samemu Bogu. On tego zapragnął, on tego od was chciał. Będziecie mu rozkazywać, gdy na wasze słowa stępować będzie na ołtarze,
Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. I jeszcze jeden fragment z kolejnej strony. Kto was słucha, mnie słucha. Kto ku wam patrzy, widzi w was Boga. Kto do was się zbliża, nie szuka ludzkiego, ale Bożego. Prawdziwie, sacredos alter Christus. Kapłan jest drugim Chrystusem. Tyle z Ateneum Kapłańskiego. Mnie te słowa co najmniej ocierają się o bluźnierstwo, ale jednocześnie przypominają inne słowa pewnego francuskiego biskupa z książki, autora książki Chrystianizm i czasy obecne. Ja mam taką książkę tutaj, ona jest bardzo stara, kupiłem ją kiedyś w antykwariacie. Polskie wydanie to rok 1907 i proszę, nie miejcie mi za złe, że nie zacytuję nazwiska tego autora. Możecie sobie tutaj przeczytać. Ksiądz biskup, ale dalej nie znam francuskiego. I w tej książce napisanej w języku polskim, przetłumaczonej na język polski w 1907 roku, ale napisanej pod koniec XIX wieku, czyli po pierwszym Soborze Watykańskim, na którym ogłoszono dogmat o nieomylności papieskiej. Epilog tej książki, ponad 50 stron, poświęcono czci dla papieża. I właśnie tam, cytując słowa kardynała Wyszyńskiego, że kapłan to drugi Chrystus i możecie rozkazywać samemu Bogu, to te słowa przypominają mi pewne słowa z tej książki. Też pozwólcie na kilka cytatów. Mianowicie, czytam tam tak. O instytucji papieża. Papież jest drugą formą rzeczywistej obecności Chrystusa w Kościele. Idź do Chrystusa przemawiającego. Idź do papieża. Ciało i krew Zbawiciela są na ołtarzu świętym, a nieomylna prawda i boska nauka są w Watykanie. Dla autora tej książki, czytamy dalej, papież to, znów cytuję, Chrystus obecny w Watykanie. To Jezus Chrystus ukryty pod zasłoną i sprawiający w dalszym ciągu swoje posłannictwo za pośrednictwem człowieka. Papież przemawia, to Chrystus przemawia. Papież naucza jakiejś prawdy, to Chrystus jej naucza. Papież daje odpust, wyklina grzesznika. To wszystko czyni Chrystus razem z papieżem. No i dlatego, kontynuuje autor, Kościół, znów cytuję, przenosi na papieża miłość, jaką ma dla Zbawiciela, otacza go taką samą czcią, każe klękać przed nim, całować mu nogi, oddawać mu zewnętrzną cześć, która byłaby przesadą, gdyby nie stosowała się do Chrystusa, niewidzialnie, a ściśle z osobą papieża złączonego. Tyle cytatów z Ateneum Kapłańskiego, z książki Chrystianizm i czasy obecne. Zarówno zacytowane słowa francuskiego kardynała, francuskiego biskupa, jak i polskiego kardynała, mam nieodparte wrażenie, że stoją w niebezpiecznej bliskości do pewnego biblijnego proroctwa z Nowego Testamentu, z drugiego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, który mówi o pewnym przeciwniku Bożym, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Nie będę już szerzej rozwijał, bo chcemy, żeby te nasze felietony, te moje felietony były w sumie krótkie, krótko odnosiły się do bieżących wydarzeń. Więc nie rozwinę szerzej już tego, że to świętowanie świętości jednego człowieka, kolejnego Polaka, ma miejsce w czasie, gdy na wschodzie Polski rozgrywa się cichy, bo z dala od naszych oczu, gdzie nie wolno przyglądać się już temu mediom. Rozgrywa się tam cichy dramat grupy
uchodźców, emigrantów, imigrantów. Jak zwał, tak zwał. Z biblijnego punktu widzenia po prostu przychodniów. I gdy my z jednej strony jako naród opiewamy świętość jednego człowieka uchodzącego za obrońcę praw człowieka, a z drugiej strony w tym samym czasie z dala od naszych oczu rozgrywa się cichy dramat tych biednych ludzi, którym odmawia się i nasze państwo odmówiło nawet humanitarnego potraktowania, to myślę jednak, że Bóg to widzi. Tak jak widział kiedyś grzechy Izraela i jak mówił do niego ustami proroka Izajasza: nie składajcie mi już ofiary daremnej, waszych nowiów i świąt nienawidzi moja dusza. Przestańcie po prostu źle czynić. Przestrzegajcie prawa i brońcie pokrzywdzonego. Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.